Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie to placówka o ponad 135-letniej tradycji, która kształci fachowców z kilku branż, w tym m.in. z branży handlowo-usługowej. To tutaj wiedzę i umiejętności zdobywają młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości pracować w zawodzie technika przemysłu mody albo krawca. Oto miejsce, w którym młodzi ludzie uczą się projektowania i stylizacji ubiorów. Wykonując rysunki, inspirują się najnowszymi trendami w modzie. Oczywiście przy tworzeniu projektu trzeba wziąć pod uwagę typ sylwetki i wymiary osoby, dla której będzie szyty ubiór. Lubię projektować dlatego, że w zasadzie ogólnie lubię rysować, ale uważam, że projektowanie mody jest szczególnym, naprawdę fajnym sposobem, żeby wyrazić siebie w kreatywny sposób. I lubię inspirować się najnowszymi trendami w modzie i także ubiorami z wcześniejszych epok. Myślę, że każdy jest w stanie naprawdę dobrze projektować, jeżeli po prostu ma takie zacięcie i naprawdę chce to robić. Gdy projekt jest już gotowy, rozpoczyna się kolejny etap prac nad ubiorem. Należy m.in. opracować formy poszczególnych elementów odzieży, by później móc je wykroić. Niezwykle ważny jest również dobór tkanin oraz dodatków. Podstaw uczymy się w pierwszej klasie, na przykład jak ściągać pomiar z człowieka, jak konstruować podstawową właśnie taką siatkę konstrukcyjną do każdego wyrobu odzieżowego. No i tak naprawdę wszystko potem robi się według określonego wzoru do właśnie na przykład takiej bluzki albo spodni. I wydaje mi się, że każdy, kto pozna takie podstawy z pierwszej klasy, to będzie umiał skonstruować podstawową bluzkę, spódnicę. Oczywiście bluzka jest trudniejsza od spódnicy, ale myślę, że każdy da sobie z tym radę. Uczymy się bardzo dużo o właściwościach tkanin, o tym jak powstają i też o tym jak je konwekcjonować i jak o nie dbać. W związku z czym wydaje mi się, że ta wiedza pozwala nam dużo dokładniej patrzeć na materiały, jakie widzimy w sklepie, na ubrania, jakie widzimy w sklepie i pomaga nam dowiadywać się, jak o nie dbać lepiej, żeby mogły nam służyć dłużej. Mamy już formy poszczególnych elementów zaprojektowanej wcześniej kreacji, więc teraz czas na ich wykrojenie i zszycie z zastosowaniem odpowiednich ściegów i szwów. Od dziecka ciągło mnie do świata mody, do świata szycia. Umiejętność szycia to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna. Na przykład mogę sobie uszyć coś, czego nie ma w sklepie, coś takiego unikatowego tylko dla mnie. Tą koszulę, którą mam na sobie, uszyłem pastorycznie podczas właśnie zajęć tu w szkole. No i uważam, że to naprawdę świetna sprawa pochwalić się komuś, na przykład o, uszyłem koszulę i to jest naprawdę fajne uczucie. Po ukończeniu technikum chciałbym podjąć studia, na które nauczyłbym się bardziej pod kątem projektowania. Są takie studia w Krakowie dostępne. I po ukończeniu studiów, może i nawet w międzyczasie, chciałbym zacząć pracować w jakimś zakładzie odzieżowym, a w zależności od tego, w jakim tempie będę nabywał nowe umiejętności, chciałbym w przyszłości zostać w takim zakładzie projektantem, bądź docelowo chciałbym otworzyć swoją działalność. Praktyki zawodowe młodzież realizuje w firmach odzieżowych, które specjalizują się w szyciu odzieży w krótkich, średnich seriach, a także w punktach usługowych, gdzie szyta jest odzież na wymiary klienta. Szyte są tam również i wykonywane przeróbki krawieckie. Młodzież w trakcie praktyk, w rzeczywistych warunkach pracy, doskonali swoje umiejętności zawodowe, a także obserwuje firmę, organizację pracy w tej firmie. Podejmują również pracę w zakładach odzieżowych jako konstruktorzy i technolodzy odzieży oraz jako szwaczki w zakładach odzieżowych, czy też szwalniach, krawcy w punktach usługowych. Zakładają własne firmy odzieżowe, a także sklep internetowy, gdzie oferują zaprojektowaną przez siebie odzież i dodatki. Interesujesz się modą, jesteś kreatywny i marzysz o projektowaniu ubiorów. Masz w swojej szafie ubrania, które własnoręcznie uszyłeś? Chcesz zdobyć ciekawy zawód, dzięki któremu nigdy nie będziesz się nudzić? Jeśli tak,
to czas rozpocząć naukę na kierunku technik przemysłu mody lub krawiec. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.